Witam serdecznie. Dzisiaj przyszła mi paczuszka za pobraniem właśnie. Odebrałem. Zaraz pozwolę sobie zobaczyć, co tutaj jest zapakowane. To sobie już pozwoliłem odpakować. Za chwilę przejdę do tego i pokażę Wam, co tu jest w środku i co tutaj jest. Tylko pozwolę sobie położyć kamerkę. Tak więc już pozwoliłem sobie zademonstrować, co tu jest. A otóż trzy takie magazyny CD Action w nieco gorszym stanie, ale są. To już zdążyłem odpakować, rozwinąć. Cały zestaw perełek. Dość. Nie wiem, zademonstruję to chyba w tanim graniu, bo wszystko to dostałem za dwie dychy razem z tym kartonem tajemniczym. I są tu takie perełki właśnie. Większość z tych wymagają kodu, no to podejrzewam, że mogą być wykorzystane, ale większość tych gier nie wymaga kodów. To myślę, że powinno chodzić bezproblemowo, bez żadnej spiny. Tutaj jest tego naprawdę ogrom. Ogrom tych płyt. Za dwie dychy wszystko, serio. Shank pierwszy, czyli Alone in the Dark. Tu nie wymagają kodu, które będą na pewno spoko grami. Prototype. The Dungeon Sage. Dwójka chyba nie wymagała, tylko trójka dopiero. Gothic trójka, złota edycja z wszystkimi dodatkami plus badge. Ale mam pudełkową wersję. Ale spoko, zawsze. To mi się powtarza, ale spoko. Bioshock zawsze na pierwszym miejscu. Batman mi się też powtarza z tą gierką, z tymi gierkami, ale spoko. Przynajmniej wiem, że to mam aktywowane już na tym. Car Mechanic Simulatora 2014 mam go na tym aktywowanego, to spoko. To wiem, że nie będzie problemów. Singularity też jest spoko gierka. I nie wymaga połączenia, bo tu jest tryb dla jednego gracza i napiszę Faraon i Kleopatra. Tą samą mam, więc Real Boxing się nie mam co bać i Mebius chyba też był, chyba połączenie wymagał. Ale Time Shift i Spider-Man normalnie. Tej o to się też nie mam co bać, bo mam tą samą płytkę. O, tą też mam płytkę, więc Ostatersu też nie mam co bać, ale spoko, zawsze się przyda. Jedna się porysuje, zawsze jest w zapasie płytka, a z płytki się szybciej instalują niż z neta, zamiast pobierać to potem tylko te niezbędne aktualizacje. Tego akurat nie mam, więc tu będzie pewnie problem z Mage of Magic i z Call of Juarez the Cartel. Ale Blazing Angels 2 nie wymaga kodu, więc powinno być spoko. To akurat mam też, no to się nie mam co też obawiać, bo to mam na Uplayu, mam tego, tych Heroesów. Niestety ich na płycie nie ma zamieszczonych, tylko jest właśnie tutaj Dead Racing 2. To, ale spoko, płytka zawsze się przyda, a to będzie pewnie wykorzystane, ale mam to już i tak na Uplayu. Tą samą płytkę mam, więc o to też się nie boję, o Residenta i o Odenę. Settlerzy są darmowi, więc płytka zawsze spoko. Casebreaker Jerho, więc spoko. Overlord, też spoko. Racing Hell, pierwsza część Overlorda. Polskie Imperium od Krzyżaków do Potopu, mam to pudełkowe. Więc spoko, ale też się przyda płytka taka. Kurwa, moje wejście. Wejścia, pierdzia, moje. Spoko, spoko, spoko. Co drugie zdanie. Tomb Raider Underworld. Mam go pudełkowego. Silent Hunter 4, bo patrzy Pacific, złota edycja. Ma chyba te dodatki. Jeszcze tam jakieś. The Inwin Back. Wszystkie te chyba będą wymagać internetu, chociaż nic nie jest tu wspomniane, ani nie ma kodów. Prawdopodobnie w gazetce gdzieś jest zamieszczony kod, bo Silent Hunter mi się wydaje, że on tak nie był właśnie. I właśnie Oboled Missions, jeszcze są właśnie te dodatki.
oficjalne i to mi się wydaje, że to będzie wymagać kodu, ale nie jestem koniecznie pewny, bo są też różne właśnie reedycje, edycje i w ogóle Supreme, Commander, Stay Life, Rainbow Six Vegas 2, Vegasa 2 mam akurat, ale tą samą płytkę nie miałem, Supreme Commandera i Stay Life'a nie miałem, ale spoko. Stalker, Cień Czarnobyla mam i to samo też mam. Brother Nas, Hessin, Higwell. Mam to samo, więc spoko, ale chyba z Stalkerem był jakiś błąd, bo za duża rysa się tam zrobiła i ten, no to teraz mam w lepszym stanie jest, bo patrzałem już wcześniej. Tutaj niestety oprócz tych gier, mam tą samą płytę i niestety też dostałem ją zaktywowanymi. Tutaj się obawiam, że też mogą być aktywowane, no to tylko Mechanarium mi zostanie. Więc of Persia, Supreme Commander i ten, tu się nie mam o co bać. To są spoko gierki, które można grać bez żadnych wymagań, kodów wymagających. Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfare 2 też jest spoko. Campaign of Heroes, pierwsza część, właściwie dodatek oficjalny, nie wymagający do oficjalnej części. I Piła, oczywiście, też mam tą samą płytę. Nailed Heroes of the Magic, piątka, dzikie hordy, będzie spoko, będzie do. Mam podwójną, mam oficjalną tą podstawkę, więc spoko. Oddworld, Abyss, Odyssey, Abyss, Exodus, Abyss. Mech Odyssey, Strange Wedge. I tu właśnie nie pisze nic o żadnym kodzie, więc. Ale może być. Może być wymagane. I na pewno będzie, tak mi się wydaje. Afterfall, Beijing, Odrodzenie. WRC, spoko, nie wymagają kodów. Ta wymaga kodów, bo Rainbow Six Legendary może nie wymagać, ale mam i tak. Albo ja, nawet jak wymaga, to i tak mam normalną pudełkową wersję, więc. Stalker czysty nie, bo mam pudełkowego, ale spoko. Taki też się przyda. Tropico Trójeczka, świetny tytuł. A naprawdę jest tego dużo tutaj do pokazywania, więc będę się tak streszczał. Devil May Cry. Special Edition trójeczki. Kurczę, do czwóreczki będzie stał. Mam z tego, z kolekcji klasyki, mam czwóreczkę, nie? No to trójeczka będzie świetnym tytułem obok tego. Tylko niestety CD Action, ale spoko, liczy się gra. Tomb Raider Anniversary, mam pudełkowego. To mam w dwóch wersjach, Kane and Lynch, Dead Man, ale dobra, Resident jest czwórka. Dobra, miałem go kiedyś, ale niestety wymieniłem, więc wrócił mi to spoko. Spoko, spoko, nie będę go już wymieniał. King's Bounty, Legenda, mam pudełkowe. Arktyczny sen. To mi coś mówi, to jest kurde ten horrorek taki chyba. Ale nie jestem pewny, nie dam się zabić, że to jest. Ale coś mi to mówi ten tytuł, Arktyczny sen. Coś mi to mówi. Z tym kurde takim ala Eskimusem na okładce chyba. No. Dobra. Spoko tytuły tak samo. Dark Messiah, miałem go pudełkowego też kiedyś. Teraz mi wrócił CD Action, to się cieszę. Deponia, Prince of Persia, Dusza Wojownika, to mi się już powtarza chyba z 6 razy pudełkowo. I też mam chyba z trzecią czy z drugą taką edycję z tego właśnie. Więc się nie boję na pewno o Rainbow Sixa, który jest złotej edycji, którego też mam pudełkowego normalnie. Ale spokojnie, obawiam się o niego, bo wiem, że to i to na pewno nie wymagało kodów. Deponia wymagała i to, ale to na pewno mam to aktywowane, więc. Mind and God and Evil, mam pudełkowe premierkę, klasyka mam tego, ale dobra, spoko, jest CD Action odnowiony. Reszty nie znam tytułów, bo nie mam tego, tej edycji nie mam, ale to na pewno będzie aktywowane, bo tu przy reszta to jest już na kod. House of Deponia może być spokojnie, ale Assassin na pewno będzie wymagał internetu. House of Deponia nie wiem, nie wiem, nie jestem ten, ale że kod do CD Action, więc może być problem. Dobra, Arma 2. Świetna, ona nie wymaga, bo mam tą samą edycję właśnie, Army 2. Gram często w sieci z kolegami i nie narzekam na tą edycję, też jest spoko. I wyobrażacie sobie, że to wszystko jest za dwie dyszki.
Razem z tym pudłem jeszcze tajemniczym, który zaraz zobaczymy. A Vampire Story, spoko gierka. Plus poradniczek King's Bounty, końca księżniczka, mam to na, z tego, z kolekcji klasyki. To gierki tak samo, Piaski Czasu mi się też chyba z 6 razy powtarzają, ale spoko. I z tej edycji tak samo mi się powtarza to już. Ale spoko, to mam przynajmniej pewność. Ale spoko, ale spoko, ale spoko. Przepraszam, się tak nakręciłem. To przynajmniej wiem, że nie jest aktywowane. Far Cry 3. To był chyba bodajże tylko w postaci kodu. Tylko w postaci kodu, który jest jednorazowym kodem i on jest zawarty na płycie, ale nie ma go na płycie. Trzeba pobrać. Dobra. Assassin's Creed Brotherhood, który też wymagał kodu, ale mam go, spoko. Dwójkę mam. Chyba na Playa trójkę też mam dwójkę. Far Cry'a mam i w normalnej edycji pudełkowej premierowej z kolekcji klasyki i ta edycja też mi się powtarza. Niestety. Raczej stety, bo lepiej mieć zawsze zapasowe płytki. Resident Evil 5 powtarza mi się, ale spoko. Jeden pójdzie na wymiankę prawdopodobnie albo na sprzedaż, ale jeden zostaje mi, bo innego sobie muszę zostawić, bo kolekcjonuję też Residenty. No tu jest dość spory takich zestaw gierek, których tak za bardzo nie znam, ale nie wymagają kodu, bo to jeszcze w tych starych plastikowych teraz pudełeczkach. A to samo mam. Ale właśnie. Tu jest ten, ta zabawa tu jest, że mam Kate and Leecha. To samo pudełko i mam samą płytę Kate and Leecha dwójki, który jest aktywowany i mam go na tym, na Steamie. Mam go. Ale nie miałem Man of War i WRC, które nie wymagają kodów i spoko jest, bo lepiej mieć to kompletne. Arcania Gothic 4. Miałem go, dałem koledze w prezencie i mam go, wrócił mi. I dobra, i spoko. I teraz tego zostawię, bo mam dodatek oficjalny, mam do Arcanii 4, który mam premierowy. Supreme Commander 2 wymaga połączenia, więc to sobie raczej nie pogram. Fire Legends of Able. To może być spoko. Shogun Total War Shogun 2. Świetnie. Świetnie. Super tytułek. I się bardzo cieszę z tego tytułu. Dragon Age 2. Nic nie pisze o żadnym kodzie, więc... A Dragon Age jest z takich gier, co już były po już takiego pochodu właśnie, że kody już były w tych czasach, więc... Tu się mogę obawiać, ale Total War Shogun 2 na pewno się nie obawiam, bo miałem go i pudełkowego, i klasyka, i odnowionego, i on nie wymagał kodów, więc spoko. Z tej gierki jestem zadowolony. Dragon Age'a mam takie małe zwątpienie, ale może być bez kodu też, no to spoko. Chociaż przeszedłem go całego na Playa trójce, ale dobra. Crysis 2, ale tylko multi jest, dobra. Ale spoko, zawsze coś. W tym multi można pośmigać trochę. Ale bez singla to nie jest to samo. To jest tak jak jakbyś dostał papierek bez cukierka, nie? Status XL, Return. No spoko. Dwie części. Return, no, Mysterious Island. Nie znam tej gierki, ale przynajmniej nie wymaga kodu. Nową World 2 to się obejdzie smakiem, ale mam trójeczkę jeszcze w folii odpakowaną w ogóle. Nie wiem, jakoś za Warhammery nie umiem się zabrać. Jedynie zabrałem się za pierwszą część oficjalną i dodatek, który też wymagał, mam go aktywowanego i też tak samo w takim zielonym tym okładce dodatek, to przeszedłem, a do dwójki jakoś nie mam zamiaru się zabierać, więc nawet cieszy mnie to, że to jest z kodem. Do trójki tak samo, jeszcze mam ją do teraz w folii w ogóle nieodpakowaną już. Jeszcze. Prince of Persia 2 trony. Nie wiem, czy ja to właśnie mam, a jak mam, to pewnie mam bez płytki z Prince of Persia, ale spoko, będzie cała kolekcja kompletna, przynajmniej, bo tej części mi tylko brakowało do całej pełnej kolekcji. Świetnie, bardzo mnie to cieszy i zadowala. South Park, Kijek Prawdy, spoko, ale wymaga kodu. I tu chyba wszystkie stricto wymagają kodów, ale są tam modulatory, kostne i tam jakieś freewary, to... Spoko, bo to było na Uplaya, ale ja go mam z Uplaya z kodu. Więc płytki chyba, jak to się
nie będzie żarło, to spódki będzie się szybciej instalować, więc spoko. Tu chyba miałem małą komplikację, bo chyba to miałem już aktywowane z jakiejś innej płyty, więc Call of Juarez Gunslingera nie mogłem zagrać, bo miałem go aktywowanego. Teraz nie wiem, jak będzie z tą wersją, a reszta gier chyba miałem normalnie, nieaktywowane i mam je na Steamie. Więc z tym nie wiem. Nie, mam go też! Sorki, przepraszam, bym wprowadził błąd. Mam go też na Steamie. Więc spoko. Tiefa, trylogia cała. Motorki, Braid, znany dość. Taka platformóweczka. Taka dość nostalgiczno-horrorystyczna, ale to mam, to samo. Tą samą płytkę, ale spoko. Cieszy mnie to. Operation Flashpoint Dragon Racing. Spoko. Przechodziłem go kiedyś na Playu Trójce i chętnie bym do niej wrócił na kompie. W lepszej grafice oczywiście, wiadomo, no to będzie dużo lepiej się grało. I nie na padzie, tylko na mysce, bo to jest taka gra typowo pod mychę, więc cieszy mnie to, że mam to w końcu na kompa. Myślę, że to nie będzie wymagać żadnych tam tych zbędnych kodów. Nie wiem, po co w ogóle wymyślali te kody na Steamy, na te inne playe, ten, jak to kurczę, potem chcesz się wymienić z kimś, ten. Ja nigdy nie piraciłem gier, więc wolałem kolekcjonować oryginały, więc nie wiem, po co to powymyślali, no. Ale są tacy idioci, co ściągają z tych torrentów i ten, wolą sobie zawirusować cały komputer. Ale są teraz takie na przykład właśnie okazje, jak ja wyhaczyłem, że to wszystko za dwie dyszki, więc nie wiem, co ci ludzie co pobierają. Dobra, przejdźmy dalej. Splinter Cell Double Agent. To miałem właśnie, samą tą płytkę ze Splinter Cella, gdzieś ją mam nawet. Bo Splinter Cella jestem akurat fanem i kolekcjonuję. Ale nie miałem King Konga i Raid Polski. Nie, Raid Polski mam z innej tam składanki. Ale King Konga nie miałem i spoko. Bo Peter Jackson zrobił dobrą grę. Na PSP przechodziłem, więc na kompie będzie dużo lepiej, bo to nie jest ta sama gra. X-Men Origins Wolverine. Mam go oryginalnego, nie. Jakąś reedycję chyba z kolekcji klasyki, albo nie pamiętam, czy mam oficjalną wersję tą. Dobra, ważne, że mam pudełkowego. Freelancera nie znam w ogóle. I Pirat, no w ogóle w tych piratów to sobie i tak nawet nie pogram, bo wymaga połączenia, a pewnie to już jest aktywowane. To samo mam, tylko że pudełkowe z tymi wszystkimi, złotą edycję z wszystkimi Dragon Edition właśnie mam z tymi dodatkami wszystkimi, tylko że pudełkowe. Ale spoko. Spoko, spoko, bo to nie dość, że jest właśnie na mniejszym tym, to jeszcze mam tutaj dodatkowe gry. Hydro Hobby, to właśnie ostatnio miałem wyhaczyć całą tą grę za dwie dychy, więc lepiej mi się opłacało tutaj za dwie dychy, za taki zestaw cały. I Zombie Driver mam jeszcze tutaj do tego. No, tu miałem tylko właśnie te samolociki, Heroes of Europe. I tutaj dochodzi mi Driver oraz Lions, więc spoko. Ale mam go i tak w oryginalnym pudełku tak samo. Ale dochodzi mi tu przynajmniej Tom Clancy z Splinter Cell Chaos Theory, którego brakowało mi do kolekcji tak samo, więc spoko. Just Coasta mogę obejść się smakiem, już jak widzę na start dużym jednym drugiem jest wyjebane połączenie z internetem, więc to się mogę obejść smakiem, więc mogę się tutaj zachwycić Freewareami MDK 2 HD, w które na pewno zagram. Na Playu 1 jeszcze przechodziłem 1, 2 i ostatnio na PSP nawet zgrałem z oryginalnej oczywiście płyty, która została mi po Playu 1, chociaż to też jest takie nielegalne, bo już Playa 1 nie mam, a mam tylko płyty mi zostały, a odpalam na emulatorach. Majesty 2, ale płytę oryginalną mimo wszystko mam. Majesty 2. Też jest spoko. Kiedyś to ogrywałem chyba którymś części, ale nie pamiętam. No, następny zestaw. To samo mam, to więc o to się nie boję, że tu będą jakieś kody, bo na pewno są. No, nawet piszę, jakby tutaj. Więc spoko, ale mam to.
I mam to aktywowane, chyba mam to trzecia czy czwarta taka płytka już mi przychodzi. Tutaj chyba miałem problem z Alan Wake'iem. Miałem problem, nie wiem jak tutaj będzie z tym kodem, ale z Alan Wake'a miałem wykorzystanego już i nie mogłem go aktywować na Steamie, ale reszta, Costume Quest, Alien Rage miałem dostępne i... Nie! Nie miałem płytki po prostu Alan Wake'a. No właśnie, tu jest Alan Wake, a miałem tylko tą drugą płytkę. Więc może być spoko. Mam gdzieś nawet gazetkę z kodem niewykorzystanym do tego Alan Wake'a, więc spoko. To sobie nawet pogram. Far Cry 3 Blood Dragon. Bo ja nie ściągam tych gier, bo mam naprawdę wolny net i mi się to nie opłaca ściągać, a jak mam na płytce, to się szybciej instaluje i potem tylko aktualizacje, to dużo szybciej to trwa. Tutaj się chyba obejdę smakiem, jedynie mnie tam te freewary pocieszą, że tam będą jakieś popierdółkowate gry. Bo nie wiem, czy tu będzie aktywowane, czy nie, ale ja to będę sprawdzał. Więc bo nie każdy zawsze wykorzystuje te kody, bo kogoś na przykład gra dana nie interesuje, tylko kupił dla danej gry i... Driver San Francisco, mam go na Uplayu, więc spoko. Raisena też mam, bo mam tą samą płytkę, więc spoko. I właśnie tutaj Assassin's Creed Direct Code Edition. Nie wiem, czym to się różni od zwykłej edycji. Mam zwykłą edycję po polsku w pełni, bo tu widzę nie ma PL, więc to będzie najprawdopodobniej angielska wersja. Ale polską edycję mam na Playa Trójkę, którą też przechodziłem całą. Na kompie też kiedyś miałem tą reżyserską, więc to jest chyba ta właśnie, o to chodzi, że to jest reżyserska edycja. I jest dość poprawiona, dużo lepsza i tylko że w angielskim języku, ale dobra, spoko. Hawks pierwszy by się przydał do kolekcji, ale on wymaga kodu. Te dwie wymagają kodu na pewno. Te dwie, które nie wiem, czy se zagram, czy nie, bo drugą część mam i mam ją aktywowaną, więc o to się nie boję. I te dwie mogę sobie pograć spokojnie. Dobra, spoko. Prince of Persia niestety obejdę się smakiem, albo może zagram, nie wiem. Ale tu pisze, że wymaga kodu. Piaski, zapomniane piaski, nie? A to jest jedyna część, której brakuje mi do kolekcji, żeby mieć pełną. Ale ona wymaga kodu, więc nie wiem, czy obejdę się smakiem, czy nie. Zrobię to na następnym filmiku, czy udało mi się odpalić te. Tego też nie odpalę, ale Rick and Roll Tirowiec chętnie sprawdzę, który nie wymaga kodu. Tą samą płytkę mam, więc o to się nie martwię, bo te gry na pewno mi pójdą, bo mam je aktywowane już na swoim koncie. Tego nie miałem, więc tu się mogę obejść smakiem z tymi dwoma grami, więc to jest taki znak zapytania, tu mogę między tymi dwoma grami postawić, a To the Moon nie znam w ogóle. Coś o księżycu będzie, ale sprawdzę, z przyjemnością sprawdzę. To i tutaj też mam wielki znak zapytania, bo miałem tu, mam gdzieś tą samą płytkę i Dead Island już był też niestety wykorzystany nie przeze mnie. I nie wiem, czy tu się obejdę smakiem, czy w końcu sobie zagram, ale i tak go przechodziłem na Playu Trójce, więc. Ale Farming Simulator Classic jest tutaj, który nie wymaga kodu. Dobra, lecimy z tym. Tropico 4, który wymaga kodu. I wymaga kodu. Wszystko tutaj wymaga kodu. Oprócz oczywiście World of Tanks, klienta World of Tanks, który nie wymaga kodu, tam był tylko kodzik na jakieś dodatki do World of Tanks. Może zobaczyliście, może nie, ale dobra. Jak chcecie to, jak widzieliście to na filmiku, to sobie to wejście i tak, bo ja nie gram w World of Tanks. Raczej gram tylko w mobilną edycję, ale nie wiem, czy to się liczy do tego. Spoko. Dobra. Tomb Raider Legenda i Los Zagubieni. Tą samą grę mam, tu się o nic nie boję. Tutaj są Lords of the Fallen, który wymaga internetu i kod jest zawarty na płycie. Ale mam tą samą płytę i niestety miałem wykorzystane, ale i tak go przeszedłem na Xbox One. Spoko, ale to są pełno demek na tym jest. Panie Hill on Domination. No to sobie
Mogę się obejść smakiem i Jolly Rover. Nie znam tego, ale dobra. Może być spoko. Jolly Rover. Ale wiem, że tutaj mam dodatkowo Black Mesa. Więc spoko. Remake pierwszego Half-Life'a. Więc to mi pasi. To samo mam, to więc o to się nie boję. Bioshock 2. To jest gierka zajebista i będzie stała obok pierwszej części, którą też tu gdzieś mam i chyba pokazywałem. I mam ją jeszcze w swojej edycji, która mi się powtarza, ale Bioshocka akurat szanuje gierkę, więc spoko. Ale nie wiem, czy to nie będzie wymagać kodu jakiegoś jednorazowego do tego, do kody CD Action, więc tu jest kod do Wojownicy Północy, King's Bounty, którego chyba sobie nie zagram, ale Bioshocka myślę zagram, jak nic nie piszę. Tropico, ten, a o to się nie boję akurat, bo to mam już aktywowane, to tak samo mam aktywowane, więc i tu mam właśnie dylemat. Tu mam dylemat. Panerium niby wymaga kodu. Deadpool niby nic nie pisze, że wymaga coś i to nic nie pisze ten, ale tam jest na jednej z płyt jest, że do kody CD Action, więc może być do wszystkich trzech. I tu jest właśnie na płycie pisze tutaj, że jest kod do. To jest kod do kody CD Action, więc nie wiem, czy w Deadpoola se zagram, nie. A Deadpoola bym se chętnie zagrał, bo na ten tytuł już dość długo poluję. The Chronicles of the Riddick. Kroniki Riddicka, Assault on Dark Athena. Super. Ja mam tą ucieczkę z Butter Bay. A tu jest i właśnie Assault on Dark Athena jest odświeżona właśnie pierwsza edycja, czyli Escape of Butter Bay. I właśnie ta druga część. I to jest właśnie super. Tylko, że ona w oficjalnej wersji normalnej pudełkowej wymagała kodu. Tutaj nie wiem, jak będzie CD, że nic nie wspomina, ale reszta ma właśnie, że wymaga kod, więc tu może być jedno wielkie rozczarowanie. Tutaj się nie boję o Sniper Ghost Warrior, akurat się nie boję, bo to samo mam i on nie wymaga kodu, a oficjalna pudełkowa wersja, którą też mam, wymaga kodu, ale o tego snajpera z złotej edycji się akurat nie boję, bo też go mam i on nie wymaga kodu. I to jest świetne, co zrobiło właśnie CD Action. Codename Panzers Cold War, czyli pierwsza, raczej, czyli trzecia odsłona Codename Panzersów, które też bardzo lubię. I to też nie wymagało kodu. I tu jest właśnie dodatkowo Raycay. To jest bardzo podobne do tego, do Crysisa. To jest w ogóle na silniku Crysisa zrobione. I jest bardzo podobny do Crysisa. Grałem w to też takie nieoficjalny Crysis, taki jeszcze na bugach można powiedzieć, ale spoko. Można pograć w razie nudy. Far Cry 2. Mam go normalnego pudełkowego. Jest spoko. Nie narzekam. I teraz mam go jeszcze z CD Action. I Magikę mam jeszcze, która też nic nie wymaga i to mnie cieszy. I ponad 40 gier niezależnych. Chętnie to sprawdzimy na którymś z odcinków taniego grania, albo na czymś to sprawdzimy. I tutaj mam problemy, bo to są do kody CD Action w środku, więc nie wiem, jak se w to pogram. Tu nic nie wspominałem na opakowaniu, ale w środku na płycie jest napisane, że kody do CD Action, więc Rayman Origins na pewno będzie. Myślę, że stąd tylko Max Payne'a dwójkę. Chociaż i tak mam antologię pudełkową i tego, dwójkę mam normalnie specjalną edycję, mam tą unikatową z tymi artbookiem, z tym wszystkim, całym tym rozkładane takie pudełko i super jest też. Ale spoko, przyda się. A to akurat mam, to o to się nie boję, to mam aktywowane. Silent Hunter właśnie tu nie wiem czemu nie wspomina, ale on wymaga u Play'a bodajże. I też jest spoko gierka. Hawksa dwójkę się nie boję akurat, bo mam tą płytę, ale samą płytę mam.
Oxa 2 i mam go aktywowanego, więc się o to nie boję. Ale tutaj mam przynajmniej Hospital Tycoon Super Classic i Overlorda 2, który będzie razem z tamtym obok tamtego stołu, który też tu dostałem. Spoko. Tutaj wszystkie wymagają neta, więc nie wiem jak to będzie. A tej części nie miałem, tylko miałem tą Nightmare. O, Necrovision i Sublustrum. Tego Sublustruma nie znam w ogóle, może być fajna gierka. Ale Necrovision mam tą edycję z tymi wszystkimi dodatkami, z tym tą pudełkową i świetna. Złotą edycję czy coś takiego. No, tutaj się mogę obejść smakiem na pewno Complexionem. Ale chyba go miałem kiedyś aktywowanego, bo miałem go od kumpla. Się na tym nie znał, nie miał internetu, to dostałem to. Więc miałem to gdzieś aktywowanego na którymś skąd. Tylko teraz nie pamiętam na którym. Ale mam tu przynajmniej Man of War Vietnam i odświeżonego Larego. Super. Świetnie. Taki zestaw oto gier. Za dwie dychy. Z gazetkami oczywiście, z podniszczonym ten. Przejdźmy teraz do tajemniczego pudła. A więc jesteśmy już przy tajemniczym pudełku. Jest dość ciężki, aż palce sobie nawet przytrzasnąłem. Waży z około 50 kg. Coś takiego będzie na oko. Więc rozcinamy. Na start widzę jakieś płytki czy coś. Wszystko jest w cenie 20 zł, więc mówię, razem z tymi płytami. Więc naprawdę, nie tylko Janusze są na tym OLX-ie, jak to niektórzy mówią, tylko... A, gazetki widzę, dobra. Pełno gazetek CD Action. To. Gościu był maniakiem, albo gościuwa, teraz nie pamiętam, musiał zajrzeć tam, kto mi to wysyłał. CD Actionów. Co zamawiałem. No, sporo tego jest, naprawdę. Wielka ilość tego. O Jezu. Naprawdę wielka ilość tych numerów. Co jest bardzo dla mnie zadowalające, bo sporo tego jest. Plakaty, nie plakaty. Są jakieś książeczki jeszcze. Naprawdę duża ilość tego. Wszystko w cenie, mówię, dwóch dych. Razem z tymi płytami, z tym wszystkim w cenie dwóch dych wszystko jest. Więc... Komiksy. O, super. Aha, to nie z tej strony chyba. No, na ratunek trzeba pomóc dla peceta. Aha, komiksy są z drugiej strony. Teraz tak zauważyłem. Tu są komiksy. Są komiksy. A od drugiej strony się zaczyna na ratunek do peceta. Gry inne niż wszystkie. No to może być też ciekawe. Ciekawe. O, jakąś mangę widziałem nawet. Tutaj. Akademia Gier. Też jakiś poradniczek czy coś. I tutaj mamy grę jeszcze. Właśnie płyty z grami. Bionic Commando. Mam go oczywiście normalnego pudełkowego. Alts Online mam to też pudełkowe. Shaun White Snowboarding. Tego nie mam, ale spoko. To jest też fajne. I Call of Juarez Więzy Krwi, którego też mam pudełkowego razem z Call of Juarez pierwszym. W złotej edycji, więc... Ale spoko. Ładnie. Płytki są, wszystko jest. Super. I naprawdę... Jeszcze jest tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. No... Tu się już zaczynają kończyć, ale wszystko w cenie dwóch dyszek. Widzicie, można trafić, można.
Naprawdę trzeba chcieć i poszukać trochę, a można znaleźć. O, naprawdę wiele. Dobra, trzymajcie się, bo i tak się przedłużył ten odcinek, bo tego naprawdę jest sporo. Trzymajcie się, zostawiajcie te łapy, takie kciuki w górę, jak możecie. Pozdrawiam Was. Hello, hello, 520.